Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy. Chciałem dzisiaj, proszę Państwa, pokazać książkę niezwykłą, na którą ja osobiście czekałem długo. Państwo nie wiedzieli, że ja na nią czekam. Jest to książka mojego dobrego znajomego, któremu wiele zawdzięczam i który uprawia taki sport, że wbrew wszystkim i wszystkiemu, z takim dużym zacięciem i uporem, często, moim zdaniem, nawet wiele ryzykując, zaprasza mnie na różne spotkania. Człowiekiem tym i autorem tej książki jest ojciec Roman Antoni Rachmajda, karmelita bosy, z którym się widuję regularnie, przynajmniej raz do roku, a też ostatnio trochę nie gadamy przez telefon, ale kiedyś dzwoniliśmy do siebie często i rozmawialiśmy. Spotykamy się przy okazji wykładów, które ja mam w takiej Akademii Duchowości Karmelitańskiej we Wrocławiu. Raz na dwa lata tam jadę i opowiadam o świętych. W tym swoim charakterystycznym stylu, czyli mało takim, bardzo przyziemnym, bym powiedział. Ale ja to bardzo lubię i nie zrezygnuję z tego. Liczę się z tym, że ze mnie zrezygnują kiedyś, ale mnie ten sposób opowiadania o świętych w tych różnych ziemskich kontekstach niesłychanie bawi i bardzo inspiruje. Ojciec Antoni Rachmajda zajmuje się wśród licznych zatrudnień, ma również i takie, że tłumaczy z hiszpańskiego, bo on bardzo dobrze mówi po hiszpańsku, czyta i pisze. Tłumaczy pisma świętego Jana od Krzyża. I proszę Państwa, to co tutaj mamy w ręku, to jest doktorat ojca Antoniego Rachmajdy poświęcony świętemu Janowi od Krzyża. I on nosi tytuł Ludzka wolność w ujęciu świętego Jana od Krzyża. To jest w zasadzie podtytuł, a tytuł Jesteś większy niż myślisz. Wstęp do tego napisał inny kapłan, którego poznałem w tym roku w Kalsku na konferencji zorganizowanej przez miejscowych działaczy, czyli ksiądz Paweł Bortkiewicz. Bardzo interesujący jest ten wstęp. A postać świętego Jana od Krzyża jest, proszę Państwa, równie interesująca. Ja nie będę zdradzał, co jest w tej książce. To jest doktorat pisany przez zakonnika. Ja to dzisiaj dostałem do ręki, więc nie będę Państwa oszukiwał, że ja to przeczytałem, tak? Bo nie miałem czasu. Raz nie będę miał potem czasu, żeby o tym opowiedzieć. To jest rozprawa o wolności w kontekście tekstów świętego Jana od Krzyża, który jest uważany za jednego z najwybitniejszych poetów języka hiszpańskiego. My sobie z takich rzeczy sprawy nie zdajemy, bo generalnie takie sprawy nas nie interesują. Jak to już było wielokrotnie powiedziane, poeci w habitach, pisarze w habitach czy w sutannach, święci Kościoła katolickiego rozsiani po całym świecie, piszący w różnych językach, to jest ten obszar, którym my się nie interesujemy z istoty, mimo licznych deklaracji. Ja, proszę Państwa, jestem tak usposobiony i tak skonstruowany, że mi jest ze względu na moje przyrodzone ograniczenia mentalne trudno zmierzyć się z taką tematyką, ponieważ ja jestem mało uduchowionym człowiekiem. Trudno jest mi zmierzyć się z taką tematyką. Natomiast bardzo wielu rzeczy dowiedziałem się o świętym Janie od Krzyża i oczywiście zapaliły mi się w głowie rozmaite światełka. I teraz o tym opowiem. Święty Jan od Krzyża zmarł w wieku dość młodym. Miał 49 lat. Umarł na chorobę zakaźną skóry. Ciekawe jest to, proszę Państwa, że swoje dorosłe życie strawił na próbach zreformowania zakonu karmelitów i na przywróceniu jego surowej, pierwotnej reguły, która została w XIV wieku zmieniona przez jednego z papieży. Sekundowała mu w tym święta Teresa z Avila i popierała go w tym dziele. Natomiast ojcowie karmelici byli przeciwni, do tego stopnia przeciwni, że święty Jan od Krzyża został w pewnym momencie aresztowany i trzymany w dość upiornych warunkach, to znaczy w celi, gdzie nie było światła, gdzie w zasadzie nie było nic. Żeby czytać teksty liturgiczne, musiał stać na ławce i łapać światło z jakiegoś maciupeńkiego okienka, które tam wpadało tylko przez określonej porze dnia. Więc próbowano go skłonić do tego, żeby odstąpił od tych swoich pomysłów przywrócenia tej pierwotnej reguły, bardzo surowej, która zabraniała na przykład chodzić karmelitom w butach. Są karmelici bosi i karmelici trzewiczkowi.
To się skończyło dla niego źle, dlatego no, że wątłe zdrowie zostało jeszcze bardziej nadwątlone, a i większość pism świętego Jana od Krzyża powstało w tej celi. Donoszono mu tam, jeden z braci, który go pilnował, przynosił mu materiały, czyli pióro i pergamin, i on zajmował się spisywaniem swoich relacji z Panem Bogiem, bo to tak trzeba nazwać, i w swoich, nie wiem, czy można to nazwać objawieniami, bo ja też nie mam dosyć precyzyjnego, żadnego precyzyjnego języka, nie potrafię się posługiwać językiem, który by precyzyjnie opisywał te wszystkie relacje, o których ludzie zajmujący się duchowością mówią zwykle. Wewnętrzna przygoda, jaką przeżył Jan od Krzyża, wiązała się z uwięzieniem. I w tych upiornych warunkach, w tej celi, powstały te jego strofy, które potem zostały podniesione do rangi właśnie jednych z najwybitniejszych w całej historii literatury pisanej w języku hiszpańskim. Proszę Państwa, Jan od Krzyża urodził się w rodzinie żydowskiej. Jan od Krzyża został ochrzczony. Jego ojciec, to mnie od razu bardzo zainteresowało, jego ojciec był producentem jedwabiu. To był producent jedwabiu. Niestety popełnił mezalians i został wykluczony ze społeczności. A jego matka miała jeszcze dwóch chyba synów oprócz świętego Jana. I zostali oni ochrzczeni, a następnie no, Jan wybrał drogę taką, że został zakonnikiem. Matka utrzymywała te biedne dzieci, pracując jako tkaczka, bo tego się nauczyła w warsztacie swojego zmarłego męża. Ojciec odumarł Jana, kiedy miał 7 lat, więc dzieciństwo świętego Jana od Krzyża nie należało do najłatwiejszych. Raczej było ciężkie. No ale proszę Państwa, to co po nim zostało, cała ta tradycja, cała ta wielkość jest dzisiaj rozpoznawana i podnoszona. Ojciec Antoni Rachmajda wielokrotnie wygłaszał kazania na temat świętego Jana od Krzyża, wielokrotnie, znaczy tłumaczył jego teksty, on się opiera tutaj na własnych tłumaczeniach jego pism, mówił o tym, wygłaszał rekolekcje. Ja nie wiem, czy to gdzieś nie jest zarejestrowane. Wiem, że na płytach było, myśmy te płyty mieli kiedyś wydawać, ale ja nie miałem wtedy takiej mocy, żeby to ruszyć. Nie wiem, może warto to powrócić, ale chyba ojciec Antoni już tego nie chce. To jest właśnie taka książka. Proszę Państwa, oczywiście wydawnictwo Uniwersytetu Adama Mickiewicza mogłoby się postarać o lepszą okładkę, ale to nie jest wina autora, tylko wydawcy. Wydawcy mają rozmaite, przedziwne takie ograniczenia, moim zdaniem całkiem niepotrzebne, no ale dobrze, nie będziemy tej okładki krytykować. Ja Państwa szczerze zachęcam, dlatego że postać świętego Jana od Krzyża jest bardzo inspirująca. Ojciec Antoni Rachmajda wśród wielkich przeciwności i z wielkim zapałem i zacięciem pisał tę pracę, ten doktorat. Myślę, że powinniśmy się z nim zapoznać. Może jakąś dyskusję kiedyś urządzić, ale to już jak będę się widział w grudniu z ojcem Antonim, to porozmawiam o tym i może coś się uda zaaranżować innego niż to, co robimy zwykle, czyli żeby nie było o pieniądzach, gangsterach i wyrywaniu sobie wartościowych rzeczy z rąk przy udziale ostrych narzędzi, tylko może coś głębszego. Szczerze zachęcam. Jesteś większy niż myślisz, ludzka wolność w ujęciu świętego Jana od Krzyża. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Do widzenia. Do następnego razu.